To ja, Premierowy Music. Dzisiaj na fotelu Music Gość zasiądą twórcy, którzy stworzyli pierwszy rapowy serial audio. Zobaczcie sami, kto był moim gościem. Cześć, nazywamy się Radio Inżynierska, z tej strony Nikodem Rozbicki i Michał Kurkowski. Zapraszamy was serdecznie na nasz wywiad w Premierowy Music. A o czym rozmawialiśmy? Między innymi o Julii Wieniawie. Pierwsze pytanie. Jak narodził się w was ten pomysł, że zrobicie taki projekt, odjechany projekt, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie było, serial audio, który tworzycie połączenie z muzyką i tekstem. No i właśnie, jak narodził się ten projekt? Pomysł jest, zaczęło się tak, że ja jakiś czas temu, kiedyś tam myślałem o tym, jak odświeżyć formułę słuchowiska radiowego. Znaczy, co bym chciał w słuchowisku radiowym. No i gdzieś dawno temu myślałem sobie o tym, że może właśnie w połączeniu z rapem byłoby to coś jakby ciekawego. I potem zaczęła się kwarantanna. My z Nikodemem gadaliśmy już jakiś czas temu, żeby coś spróbować w kwarantannie zrobić. Żeby w ogóle coś zrobić razem, bo się znamy już dość długo i tak kombinujemy. Ja tam Michała już dręczyłem różnymi tematami, które może by mogły powstać i może jeszcze kiedyś powstaną. Natomiast rzeczywiście ten moment lockdownu i izolacji spowodował, że połączyły mi się kropki tego, że akurat będąc na takim dużym ursynowskim osiedlu, gdzie jest pełno bloków i tych klatek, mieszkań poukrywanych obok siebie, i tak aktywowało mi to wyobraźnię i połączyło z faktem, że Michał, poza tym, że jest dramaturgiem, to ma dobre, lekkie pióro do pisania wierszowanej formy, czyli rapsów. I miał taką stronę dość ofową, ale tak było, rapsy z notatnika, nie wstydźmy się przeszłości. To były bardzo fajne, takie krótkie formy rapowane, rzekłbym takie rapowe fraszki nawet czasem, tak? To już nie istnieje. To już nie istnieje, ale rzeczywiście było punktem wyjścia i zaproponowałem Michałowi, żebyśmy może skorzystali z tych rapsów z notatnika i przełożyli to na jakąś taką opowieść o ludziach w czasie pandemii. No i Michał na początku powiedział, że wiesz, nie ma mowy, ale chyba nie. Drugiego dnia powiedział w sumie, stary, nie ma opcji. Trzeciego dnia powiedział, może. I czwartego dnia wysłał gotowy draft pierwszego odcinka. I tak, no i w zasadzie wtedy zaczęliśmy ostro działać, a w ramach tego, że teatr... Ja się spodziewałem, że Nikodem potem, jak mu wyślę tekst, to powie, no fajny był pomysł, ale w ogóle może nie ma sensu tego robić. Tak, a ja to połączyłem od razu w kropki w ramach też muzy, którą gdzieś tam miałem, mojego serdecznego przyjaciela i naszego producenta Mikołaja Dobbera. Jakieś takie stare bity z przeszłości, kiedy to robiliśmy razem różne projekty. No i zacząłem sobie rysować te nasze sąsiedzkie opowieści na tych bitach, robiąc taką prewkę, bo tak naprawdę zarówno pierwszego i drugiego odcinka, a teraz właśnie jestem w trakcie trzeciego, robię taką prewkę całości na początku, referencyjną dla naszych twórców i artystów występujących. No i cóż, i tak naprawdę tak to się zaczęło. Dość istotną kwestią tego projektu jest to od samego początku, że jak zaczęliśmy to robić, to właśnie ten czas izolacji i siedzenia w domu spowodował, że naprawdę jakby czas na kreację i wyobrażenie sobie tego projektu jakby nas nie ograniczał. Mieliśmy go sporo, więc puściliśmy trochę wodze fantazji i zaczęliśmy te postaci pierwszego odcinka obsadzać w takich naszych wyobrażeniach tych sąsiadów. Tak. Kto by to mógł być? Kto by to mógł być? Ja właśnie pisałem teksty. Czyli to nie są sąsiedzi docelowi. Oni nie mieszkają obok was. No nie, dobrze nie jest. Aż tak dobrze nie jest. Ale są blisko naszych serc. Tak jest. No i w ramach tego rzeczywiście odważyliśmy się i zadzwoniliśmy do Andrzeja Chyry, Ewy Skibińskiej. Do Jacka Fedorowicza już w drugim odcinku, tak. Natomiast to, że nie występują u nas profesjonalni muzycy, raperzy, bo to też gdzieś tam będzie troszkę ewoluowało i czasem się takie postaci, mam nadzieję, zdarzą u nas w następnych odcinkach. Natomiast to dodaje pewnego rodzaju też taki paradokumentalny element tego zdarzenia, że nasze słuchowisko jest z jednej strony fabularną opowieścią o
sąsiadach, o więziach, które się tworzą i zawiązują między poprzez sąsiadami. Muzykę. Poprzez muzykę i poprzez jakieś takie potrzebę jakby bliskości, która jest ograniczona w ramach izolacji. A z drugiej strony jest ten element właśnie paradokumentalny, że te osoby, które to robią właśnie są, nie są raperami, prawda? Mm-hmm. Więc są trochę tymi sąsiadami, którzy mają prawo się dodzwonić. I wchodzą w to swoimi osobowościami w jakiś sposób. I to jest super, że nie muszą być raperami, żeby oddać prawdę wykonania. Tak, to jest jakby... To też daje takiego kunsztu tego właśnie. Tak, tak, a powiedzcie mi, a jak to jest, wysyłacie wcześniej te teksty, czy to jest tak, że na żywo lecimy? To jest proces, który na początku Michał wysyła tekst, później ja to łączę z bitami, które tworzymy we współpracy z różnymi twórcami. Tak jak mówiłem, jest Mikołaj Dobber, w pierwszym odcinku wsparł nas też Kuba Karaś, w drugim Milky Wishlake, w trzecim... Paweł Janicki. Paweł Janicki i w trzecim odcinku będzie też bardzo fajny beatmaker i artysta muzyk, który nas wspiera. No i ja to przeprowadzam przez jakąś taką ramową formę tego wyobrażenia, jakby to mogło się wydarzyć. Podsyłamy tekst, beat, następnie prewkę zazwyczaj, bo ludzie potrzebują... Myślę, że to nie jest odtwórcze, że wysyłam, ej, zrób to tak, tylko raczej pokazuje kierunek, w jakim może to pójść. Natomiast to, co Michał powiedział, ta osobowość naszych gości jest niezwykle istotna i na tym tak naprawdę też budujemy te postaci w tym słuchowisku. Więc jest to taka wypadkowa, która oczywiście później zamienia się w pierwszą wersję utworu sąsiada. Później to analizujemy, rozmawiamy o tym. Zazwyczaj nadchodzi drugie podejście i czasem trzecie. No i w końcu mamy ten kształt, o który walczyliśmy. O tyle było też jeszcze inaczej w przypadku pierwszego odcinka, a na przykład drugiego, czy teraz trzeciego, że pierwszy był zrealizowany w 100% zdalnie. Tak. Nikt się z nikim nie spotkał, wszelkie próby, jakie mieliśmy, były na Zoomie, a wszystkie nagrania... Przez telefon. Były, tak, przez telefon, a wszystkie nagrania były na tym, co w domu ktoś miał, czyli czasem to był telefon, czasem to był laptop. I z jednej strony to było też ciekawe gdzieś tam i na pewno też takie nadające też jakiejś energii temu zdarzeniu, no ale z drugiej strony też ograniczające, prawda? Bo teraz już mamy takie coś, że udało nam się przy drugim odcinku z kilkoma wykonawcami spotkać w studio i popracować nad kształtem tych utworów. I tak chyba do tego będziemy chcieli dążyć, żeby jednak pracować nad tymi utworami, wciąż utrzymując pewną spontaniczność zdarzenia, ale też dążąc do jakiejś takiej unifikacji poziomu na jakimś poziomie, tak, okay. Na jakimś wyższym poziomie realizacyjnym. A słuchajcie, a myślicie o tym, żeby zwizualizować to wszystko, co zrobiliście, bo wiadomo, to jest audio, ale myślicie o tym, żeby stworzyć do tego obrazek? Jest kilka pomysłów. To znaczy w pewnym sensie obrazek już powstał, to znaczy powstają grafiki ilustrujące każdego z sąsiadów i to jest taki nasz punkt wyjścia i w ramach tego, że jest to oddolny projekt zajawkowy, rzekłbym, taki od ziomków dla ziomków, no to na to mogliśmy sobie pozwolić, jeżeli chodzi o jakieś większe formy wideo. Mamy jakieś małe pomysły skręcające w tą stronę, ale... Ale to jest realizacja, która jest nie taka prosta. Raz, że realizacja, ale chcemy to zrobić, tylko to niestety wymaga... wymaga po prostu jakiejś inwestycji w to. Był taki pomysł, żebyśmy zrobili takie plastelinowe ludziki, które by to wszystko robiły. Tylko, że to jest produkcja dwuletnia. Tak. Okay. Ale wiesz, ja nie ukrywam, że jak skończymy ten nasz założony program 5 odcinków, bo tyle będzie miał pierwszy sezon, to kto wie, może kiedyś wrócimy już w innej formie, także wizualnej. Mhm. Jest też plan, że ktoś mnie wesprze tekstami. Znaczy poprosiłem jedną przyjaciółkę, dramatopisarkę, która wstępnie coś próbuje dla nas wymyślić. Okej. Okay. Więc też ja będę miał wsparcie jakieś. Tak, w tym wszystkim mamy takie koncepcje, że też chcemy w to angażować różnych twórców i chcemy się też dzielić jakby naszymi działkami, które nam tutaj, za które odpowiadamy w ramach tego projektu. I tak jak Michał mówi, że zaprasza kogoś do współtworzenia tekstu, to tak samo bardzo możliwe, że reżyserią czwartego odcinka zajmie się też ktoś inny, a nie ja.
jest to związane też z moimi projektami filmowymi. Muszę to jakoś wszystko pogodzić i tak, wydaje mi się, że to też może nadać nowej jakiejś energii temu zdarzeniu. Że to będzie trochę inny punkt widzenia na tych samych sąsiadów z tej samej kamienicy, na ulicy inżynierskiej. Może to się też jakaś wielowymiarowość już tego, jak pójdzie to jeszcze dalej. Jak mówicie o jednym sezonie, to zaraz się zrobi się z tego więcej. A powiedzcie mi też o tym, bo współpracujecie, projekt współpracuje z Nuance Radio. I jak wygląda ta współpraca? Czy to ma być puszczane, jakaś audycja ma zostać stworzona w tym radiu, czy jak to wygląda? Znaczy, na razie to wygląda tak, że Nuance puszcza premierowo każdy odcinek. A czyli to już jest? To już robimy. Zawsze zanim wrzucamy to do sieci, to najpierw Nuance to. Ale to jest jednorazowa. Jednorazowa akcja, później to puszczają drugi raz w weekend, zazwyczaj powtórkowo. Ale to jest niezwykle miłe, bo jak stworzyliśmy to wysłaliśmy to do kilku miejsc. I jakby reakcja Nuance'a była strasznie miła i taka dająca nam bardzo fajną energię do tego zdarzenia. No bo jest to jednak radio... Nowe? Raz, że konkurencyjne. No właśnie, radio dzwoni do radia i radio mówi: wow, fajne macie radio, niech wasze radio zajrzy do naszego radia. No tak, ale oni są rzeczywiście gatunkowo osadzeni mocno w rapie, do którego my trochę zaglądamy, ale łatwo też można by, myślę, nasze próby po prostu skreślić grubą krechą, markerem i powiedzieć: no słuchajcie, my jesteśmy true, a wy jesteście jakieś przebierańce. A zareagowali bardzo fajnie i nas rzeczywiście wsparli trochę promocyjnie, zrobili też jesteśmy jednak w tym wszystkim. No tak, my to robimy, my się nie sadzimy tutaj na to, że teraz każdy z naszych bohaterów jest teraz nowym raperem na polskim rynku. Wręcz przeciwnie, to są tylko takie, to jest nasza zabawa, w której rzeczywiście umówiliśmy się na to, że wszystko piszemy tekstem i wszystko śpiewamy, opowiadamy rapem albo melodeklamacją osadzoną w rytmizacji rapowej. No. Fajnie, że też macie zajawki i że mówicie o tym, że to jest dla was wielka frajda, nie? Bo to jest jednak... Nie, chyba... bez tego to by nie mogło powstawać. Dużo pracy jest, żeby tego nie robić dla frajdy. No właśnie. Tak, ja pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz dorzucić. Na chwilę wrócę do tego pytania o aktorów, że aktorzy, zapraszamy tutaj aktorów i robimy to z nimi. To też dość organicznie się stało za sprawą tego, że to była nasz też punkt wyjścia naszego słuchowiska. No bo gdy zaczęliśmy to robić, to teatry zostały zamknięte. I mamy wielu przyjaciół, wielu znajomych i wszyscy aktorzy tak naprawdę po prostu stali się bezrobotni. Bo plany też zostały zamknięte. I to było gdzieś tam też fajnym elementem, że po prostu tworzymy słuchowisko z ludźmi z zamkniętych teatrów, tak? Jakby nie mamy teraz pracy w teatrze, więc pobawmy się formą, pobawmy się dźwiękiem i ze swojego domu zróbmy coś. Teraz teatry zaczynają być otwarte, no ale wciąż czujemy, że jest sens, żeby to robić. Trochę nam się zmieniła konwencja naszej opowieści, to znaczy... No tak, możemy wychodzić z domu. Tak, cały czas obserwujemy to, co się dzieje na zewnątrz i tak naprawdę gdzieś tam też komentujemy to. I tak jak pierwszy odcinek był bardzo konkretnie osadzony w tym, że jest pandemia i sąsiedzi rozmawiają o tym, jak podchodzą do koronawirusa i co o nim myślą. Teraz opowiadają bardziej o swoim życiu. No i to jest z jednej strony fajne, bo zaczynamy nie mieć żadnych ograniczeń. Z drugiej strony jest to wyzwanie, no bo ciężej jest mówić o wszystkim niż o konkretnej rzeczy. A dla mnie super ciekawe. Ale jakoś Michał sobie z tym radzisz. Dla mnie super ciekawe jest to, że jeden z zaproszonych gości z pierwszego odcinka, Tomek Komandos, Zimmerman powiedział mi po pierwsze, czy powiedział nam, że ten projekt jakby sprawił, że w ogóle poczuł, że ma po co żyć, a po drugie chwilę po nagraniu pierwszego odcinka kupił sobie mikrofon i cały sprzęt, żeby móc nagrywać. To samo zrobiło kilka osób. Tak. Po pierwszym odcinku, drugim po prostu zainwestowali w to, żeby posiadać mikrofon i żeby móc nagrywać jakby fajną jakość. Sam to zrobiłem. To jest jakby to był dla mnie też punkt taki, że okej, jak mamy to dalej robić, to już nie mogę nagrywać tych rzeczy w głośniku. W mikrofonie, przepraszam, w moim Macu, no bo mnie Mikołaj zastrzeli, czyli nasz producent i realizator. No i super, mam teraz mikrofon, na którym nie dość, że robię nasze projekty, to rejestruję sobie inne rzeczy. I rzeczywiście, to jest takie coś, że wiele osób wraca po tej przygodzie z nami z takim bardzo fajnym feedbackiem, jakiegoś takiego nowej energii. I wszyscy stajemy się youtuberami. Okay. Ale właśnie widzicie, to trochę dobry moment był na to, że ruszyliście z tym projektem, bo też była dostępność duża tych artystów, więc to też jest tak, że moglibyście się w normalnej rzeczywistości
spotkać z tym, że no nie mam czasu, nie? I z jakimi opiniami się spotkaliście? No bo trudny czas, nowy projekt, coś zupełnie innego. Jaki odbiór był od strony słuchaczy? Same złe, ale my się nie przejmujemy. Idziemy dalej. Ale w sensie mieliście opinię, nie wiem, wow, super, że robicie coś nowego, fajnie, że mieszacie hip-hop. Mieliśmy chyba jedną opinię ze środowiska hip-hopowego i ona była pozytywna. Jakby w sumie na niej nam bardzo znaczy mnie bardzo na niej zależało. Ona była taka naprawdę, że spoko i jakby... A mieliśmy nawet dwie. Dwie nawet, tak. Ale nie wiem, ja wiem o jednej. Tak, tak, jeszcze Vanessa zebrała jedną opinię od z rap przestrzeni, ale też pozytywną. Natomiast nie no, tak, raczej to było, raczej te jakieś opinie albo recenzje towarzysko, jakieś takie środowiskowe są na plus, mam wrażenie. Wszyscy nam dają raczej pozytywne... Tak, środowisko teatralne paradoksalnie też jakby jest na tak. Dałem się, że tak. Zostanie to odrzucone, a jednak to wszystko ze sobą jakoś na razie iskrzy i to gra. To znaczy dla mnie na przykład bardzo takie wymierne było to, że przy pierwszym odcinku musiałem naprawdę z 15 minut gadać i opowiadać o tym, co chcemy zrobić i dlaczego tak, a przy drugim, już zapraszając gości, niektórym nie musiałem zbyt długo opowiadać, bo tak, stary, słyszałem pierwszy odcinek, wow, ekstra, że dzwonisz, dobra, jedziemy. I jakby już to było jakieś takie... To chyba jest najlepsze świadectwo tego, że to ma sens, jeżeli ktoś, kogo chcemy zaprosić, mówi, że o tym słyszał i mu się to podoba i chce w tym wziąć udział. Natomiast też nie jesteśmy w tym gdzieś tam pyszni i zdajemy sobie sprawę, że popełniamy też błędy jakieś, wyciągamy z nich wnioski i też się tego tak naprawdę uczymy. A propos tych wszystkich opinii, to najlepsze jest to, że macie z tego fan i z drugiej strony ta wasza taka przewaga i siła w tym, że to jest bardzo dobre dzisiaj, w dzisiejszych czasach, że nie można was porównywać. I to jest mega, to jest... mega super plus, że nikt nie powie wam, a bo wy jesteście tacy jak ktoś, nie? I to jest taka trudność, kiedy się coś tworzy, bo ktoś może powiedzieć, że a bo ale ty wiesz, robisz coś takiego. Bo nie możemy być ani gorsi od kogoś, ani też lepsi. No właśnie, ale z drugiej strony jesteście pionierami w tym, nie? Tak naprawdę. Najgorsi zarazem. Ale no, też jest fajne to, że tak jak ktoś nam powie, słuchajcie, no, ale to jest jakiś strasznie słaby rap, macie jakieś po prostu słabe teksty, ta muzyka po prostu, tam mówimy, stary, ale to nie jest jakby rap, tylko to jest słuchowisko radiowe. Jak ktoś nam powie, no co to jest za słuchowisko radiowe, nic po prostu, co tu się w ogóle dzieje, co to jest w ogóle za opowieść, to stary, nie jest ale to jest rap! No właśnie, bo to jakieś takie zero-jedynkowe, nie, tak. Niepotrzebne granie, nie? Jakby nie można było czegoś robić na 0,5, nie? No, to tak. Jest takie... Tak, ale rzeczywiście jakby to jak to nazwać, my wciąż mamy z tym czasem problem, jak to tak naprawdę nazywać. Gdzieś tam zaczynamy próbować sprzedawać sami sobie w zasadzie pojęcie audio serialu, tudzież serialu audio. Rapowego serialu audio. Natomiast może tego nie trzeba nazywać z drugiej strony. No, no tak. Melora. Po prostu radio inżynierska. Pojawiają się takie też opinie gdzieś tam. Gatunek jest. Tak. Radio inżynierska, dokładnie. Pojawiają się takie opinie gdzieś tam też, albo jakieś takie sugestie, że kurczę, właśnie nie będąc zero-jedynkowym, że ani nie jesteśmy rapem, ani nie jesteśmy słuchowiskiem, no to, że jest to trochę ryzykowne, że ani ludzie rapu się do nas nie przekonają, ani pasjonaci słuchowisk. Natomiast ja uważam, że w dzisiejszych czasach forma i gatunki są na tyle płynne i na tyle to wszystko co nowe tak naprawdę jest wypadkową tego, co było. Tylko kwestia fuzji i połączenia tych dwóch, albo trzech, albo czterech elementów powoduje nową jakość. Słuchowisko. Tak jest, postmoderna w radiu. Tak. No ale to jest mega ciekawe, myślę, i to się obroni. Ale słuchajcie, chłopaki, no to super, że opowiedzieliście o radiu inżynierskim. Myślę, że zaciekawimy ich wszystkich, którzy tam będą to słuchać. A ja mam pytanie do ciebie jeszcze, tylko jedno. Tak. Który od sąsiad ci najbardziej przypadł do gustu? No ja uwielbiam Andrzeja Chyrę, no po prostu jego głos wjechał po prostu mi mistrzowsko. Uwielbiam też, jak też mówisz, bo też to jest mega, wkręcasz do tego świata, ale Andrzej Chyra, no to... dla mnie szacun. Super. W ogóle jak tylko zobaczyłem, że pojawi się tam, to mówię, o, trzeba tego posłuchać. Ja w ogóle uwielbiam go jako aktora. Także super, a powiedzcie mi teraz coś o muzyce. Czego ostatnio słuchacie? Mówicie tutaj o hip-hopie, rapie, że tworzycie, obracacie się w tym, jakby współtworzycie tak naprawdę ten gatunek teraz, ale czego wy słuchacie? Co ostatnio grało wam w słuchawkę? Ja w związku z tym, że wróciłem, byłem dzisiaj na Podlasiu, więc i wczoraj pojechałem, więc po prostu musiałem słuchać dużo muzyki w samochodzie i tak naprawdę chyba szatuję dwie płyty. Wstydliwie powiem szóstą symfonię Czajkowskiego i płytę Kronos Quartet, którą dostałem od kogoś i jest tak piękna, a niestety wciąż nie pamiętam, czyj to jest kawałek.
ale jest jakby totalnym sztosem. A to ty skąd bierzesz te inspiracje? Tutaj hip-hop, tutaj temat, tutaj jeszcze w ogóle nie, wiesz co, bo muzyka... Ja jestem też bardzo zakręcony w rap od 14, tam 13 roku życia, po prostu tego też słucham. Okay. Ale ostatnio mam dość. A Nikodem? To jest trudne pytanie, ponieważ słucham bardzo dużo muzyki, w zasadzie non-stop słucham muzyki i rzeczywiście słucham sporo muzyki klasycznej za sprawą RMF Classic, które u mnie leci zawsze o poranku. I tam jest muzyka filmowa i klasyczna. Natomiast ostatnio udało mi się naprawić mój gramofon i w ramach tego przechodzę przez moje płyty winylowe, które mi się nazbierały na przestrzeni tych 4 miesięcy, kiedy mój gramofon nie działał, niestety podczas lockdownu właśnie tego zamknięcia nie miałem go sprawnego, więc ostatnio, czyli wczoraj słuchałem moich płyt Deodato, którego bardzo kocham i serdecznie wszystkim polecam. Poza tym odświeżyłem sobie 4 Zeppelinów i House of the Holy, który kocham, Led Zeppelin. Ja w ogóle jestem muzycznie tak bardzo osadzony w klasycznych zdarzeniach. Natomiast nie ukrywam, że też dla mnie ciekawą na przykład przygodą i odkryciem, takie odkrycie bardzo powszechne, że jakby mainstreamowe, ale zupełnie mnie to nie boli, jest nowa płyta Kebo, do którego może nie byłem jego wielkim fanem, nie słuchałem go, bo to nie była do końca moja estetyka, natomiast ta nowa płyta jego jest naprawdę świetna i po prostu świetnie mi się tego słucha. No ale ja mówię, teraz ja mówię. Super, że połączył tych artystów też jeszcze, nie włączył. Uważam, że utwór na przykład z Ralfem, który zrobili, i do tego jeszcze to, że nie wiem jaki tam był proces decyzyjny u nich stworzenia tego, natomiast to, że Kuebo też dał Ralfowi stworzyć beat, za dużo powiedziane, ale muzę, za dużo, za mało pewnie nawet, to jest fajne. I podoba mi się rzeczywiście to, jak ta płyta migruje przez różne gatunki, będąc wciąż popowym, bardzo dobrym albumem. No i co, jeszcze tak bardziej wchodząc też w rapsy, no to dużo słucham PZ-a, szczególnie starszych płyt. I katuję w różnych sytuacjach. Ukryty w mieście krzyk mnie ratuje z opresji. To było to. Przy okazji też jadąc osobno też słucham dużo Światło Miasta Gramatyczne, które jest chyba tam obok PZ-a. Drugi z najgenialniejszych albumów w polskim rapie. To prawda. A to słuchajcie, powiedzieliście dużo o starszych utworach i starszych płytach. Co powiecie na najnowszy utwór Julii Wieniawy? A też SMRC. Słuchałem. SMRC. Dzisiaj nawet. Co myślicie o tym utworze? SMRC? Słuchaj, no moim zdaniem jest to naprawdę kawał fajnego utworu i cieszy mnie to, że w ogóle Julka skręca w takie rejestry muzyczne. Świetna muza, zrobiona przez Wojtka Urbańskiego. Oni w ogóle mam wrażenie, że są bardzo dobrym duetem i silnym, gdyż Julka ma bardzo taki głęboki i szlachetny głos, który w asyście elektroniki, której Wojtek mam wrażenie, że jest mistrzem, to ładnie współgra i pięknie prowadzi. Tak, no nawet w tym utworze jest coś takiego, że mam wrażenie, że jej głos, a ja lubię takie momenty, staje się instrumentem. Tak. To znaczy rzeczywiście w momencie, gdy warstwa tekstowa, nie wiem, ja tak czasem mam, że niekoniecznie się na niej muszę się skupiać, jeżeli linia wokalna i po pierwsze współgra z muzą, a po drugie z moimi uszami. I tak wydaje mi się, że jest w tym przypadku. Dość mroczny jest już tytuł. Wiadomo, co się chyba za nim kryje, tak mi się wydaje. SMRC, czy nie? Nie wiemy? No nie wiem, ja bym to rozkodował, dodając polskie znaki, że jednak chodzi nie o życie, ale kto wie, może nie o to chodzi, może to jest skrót jakiś enigmatyczny. Właśnie byłem ciekaw, co myślicie o tym, co się kryje. Bo no wydaje mi się, że śmierć, ale... I don't know. Ale może być zmyłka. Właśnie trzeba by się przyjrzeć tekstowi. To może Michał. Tekst bardzo smutny. Ja muszę tak przeczytać jeszcze raz, bo właśnie przez to, że ten tekst jakby nie słyszałem tego tekstu dobrze. Czytałem ten tekst wczoraj albo dzisiaj, ale chciałem powiedzieć, że ja nie wiedziałem, dopóki Julia nie zrobiła tego Hot 16 Challenge, że ona jakby jest muzykalna. Nie słyszałem jej wcześniejszych utworów. No bo ty teraz, w teatrze siedzisz. I teraz jak słyszałem to, rzeczywiście ona ma jakby super dojrzały głos. To mi się najbardziej tym wszystkim podoba. Rzeczywiście, bo ona ma bardzo ładny głos. Mhm. Ładnie to brzmi.
To jest taki... Trzymamy kciuki za Julę. Dalej, Michał, zarakujesz zaproszenie? Słuchajcie, no... Siema. Zapraszam was dzisiaj na ten wywiad, ej. Nie, to znaczy, w ogóle nie mogę jakby zobaczyć. No dlatego mi pisze tekst, a nie rapuje. Siema, z tej strony. Nie, co? Nie, nie, siema. A słychać nas w ogóle? Ledwo. Cześć, nazywamy się Radio Inżynierska, z tej strony Nikodem Rozbicki i Michał Kurkowski. Zapraszamy was serdecznie na nasz wywiad w premierowy Music. Rozmawialiśmy o różnych ciekawych rzeczach, jesteśmy w Candy Shop. American Candy Shop. Jest tu pełno cukierków i pysznych pyszności. A o czym rozmawialiśmy? Między innymi o Julii Wieniawie. Do zobaczenia. Rapie. Nie, ja też muszę coś powiedzieć. A, to tak. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie subskrybujcie mój kanał i co? Do zobaczenia!